Świat idzie do przodu. Konkurencja na brytyjskim rynku pracy osiągnęła zupełnie nowy poziom. Już 15 lat temu, aby dostać podstawowe zajęcie na niezbyt wymagającym stanowisku, należało wykazać się biegłym mówionym językiem angielskim, ponad przeciętną znajomością matematyki oraz nienagannym piśmiennictwem. Ale to było 15 lat temu. Czas nie stoi w miejscu, a rozwój to naturalna kolej rzeczy. Po wyjściu z Unii Europejskiej Anglia narzuciła sobie jeszcze wyższe standardy rekrutacyjne i o wiele bardziej zaawansowane wymagania wobec nowych pracowników. I jako doświadczony rekruter w jednej z największych brytyjskich firm o zasięgu międzynarodowym pokażę Wam, jakie standardy zatrudnienia obowiązują dziś, blisko 4 lata po opuszczeniu Unii Europejskiej. To może na początek kilka zdań o sobie. Powiedz, jak się o nas dowiedziałeś, co wcześniej robiłeś. No, zamknęli mi jedną robotę, to szukam drugiej. I tyle? No, a co więcej? No, głupie pytanie, krótka odpowiedź. W rzeźni na Spaldingu robiłem. O, pracowałeś w rzeźni. I co tam robiłeś? No, a co się według ciebie w rzeźni robi? Toporek brałem tym ostrym do góry i waliłem świniaka w łeb, aż przestawał gadać po rusku. Czasem waliłem dwa razy i wystarczyło, a czasem waliłem tyle razy, że Wojtek musiał mnie za rękę łapać i krzyczeć, że już wystarczy, że bardziej ubity ten świnia to już nie będzie. Dobra robota była, tylko czasem się zapominałem, nie? Można się było przez te 10 godzin wyżyć i do domu to ja wracałem spokojnie jak po wypłacie, ale pan do roboty na rzeźni to nie idzie, nie? Tam trzeba mieć bardzo mocną psychę. Jak jesteś słaby, to ta robota siądzie ci na łeb. Mi nie siadła, ale mało komu nie siada. Szefie, jakiś psychol zwierzęta ubijał kilkanaście lat, tiki nerwowe co kilka sekund i on na linii będzie stał 12 godzin. Jeszcze komuś walnie z przyzwyczajenia. Te, mądry, wiesz, że ludzi nie ma po Brexicie. Jak oddycha, to się nadaje. A ty? Ty czym się zajmowałeś? Kolega? Mówisz po angielsku? He won't know English you talking, yeah? Field, robota. Kartoszki działa. A jak się nazywasz? Jak ci na imię? Bo tutaj w formularzu, w zakładce imię, mam wpisane książę. To chyba nawet nie jest twoje pismo. Ktoś ci dla żartu wypełnił formularz? Edie. Szefie, mam gościa, co wymachuje kończynami i nie mówi w żadnym języku. Formularza o pracę sam też nie umiał wypełnić. Nawet nie wiem, jak się nazywa. Słuchaj, jak jesteś taki mądry, to idź i pracuj za niego. Albo on będzie stał na linii, albo ty będziesz stał na linii. Wymachujące łapy to na linii akurat są potrzebne. Aha, i powiedz im o sponsorze dzisiejszego odcinka. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Surfshark. Serwis pomagający omijać wam zabezpieczenia wszędzie tam, gdzie internet odmawia wam dostępu. Jesteście w Wielkiej Brytanii, ale pooglądalibyście sobie amerykańskie HBO. Jesteście w Polsce, ale chcielibyście sprawdzić brytyjskie BBC. A może jesteście w Korei Północnej i chcielibyście na przykład, no nie wiem, zalogować się do internetu. I w tym momencie wchodzi rekin, cały na niebiesko. Wystarczy, że na dowolnej machinie typu laptop, telefon, telewizor zainstalujecie Surfshark i od tej pory będziecie mieli dostęp do usług i serwisów internetowych ze wszystkich krajów na mapie. No, ale zmienianie internetowego adresu zamieszkania to tylko czubek góry lodowej. W ofercie firmy znajdziecie dodatkowo dwa pakiety. Surfshark One oraz Surfshark One Plus. W skład dodatkowych pakietów, oprócz bezpiecznej zmiany adresu VPN, dodatkowo wchodzą skuteczny antywirus, który cały ten nieudolny skam odbija jak piłka tenisową, całodobowa ochrona waszych danych osobowych w sieci z funkcją wysyłania powiadomień i bicia na alarm, a także serwis usuwający wasze dane osobowe z baz firm nieupoważnionych do ich przetrzymywania. Tak więc jeśli lubicie mieć niemal 100% kontrolę nad tym, co oglądacie w sieci, a dodatkowo chcecie zabezpieczyć swój profil na wszystkich możliwych płaszczyznach, to zapraszam do linku w opisie. Hasło zmywak, prawidłowo wklepane przy procesie rejestracji, dodatkowo odblokowuje moim ludziom 4 bezpłatne miesiące VPN Surfshark, 5 bezpłatnych miesięcy Surfshark One lub pół roku dodatkowego bezpłatnego Surfshark One Plus. A na to wszystko solidna zniżka. Szczegóły znajdziecie w pierwszej linijce opisu pod filmem. Panowie, ale ja bym jednak prosił po angielsku albo po polsku. No, na fabryce polecenia wydajemy w jednym z tych dwóch języków. No, załóżmy, że będzie w fabryce alarm przeciwpożarowy. No i jak wytłumaczymy panu, że jest ewakuacja? Break? Przerwa? Toilet paszli? O, nie przerwa. Mówi, że nie budziesz kuma, już to do ciebie każdy gawariet. Sorry, nie nada. O, a ty? A ty jak się o nas dowiedziałeś? No taki znajomy mi was polecił, pracuje u was. Młody łepek po 20. Piece z kurczakami obsługuje. A ja lubię piece, ja jestem piekarzem z powołania. Tylko piekarnie mi ostatnio zamknęli, więc aktualnie na bezrobociu. Ten kaszel.
się nigdy nie skończy. A co to jest, alergia? Czy może chwilowa przerwa w dostawie zdrowia? A wie pan, ten kaszel mnie już jakiś czas męczy. Nie mogę się go pozbyć, ale ostatnio tak jakby mniej coraz tego kaszlu. To może jakąś maseczkę zakładaj, albo wróć jak będziesz zdrowy. U nas na rzeźni to wszyscy w maseczkach chodzili. Ty mi nie podskakuj, bo za cienki w uszach jesteś. Ja już w niejednej piekarni robiłem. Tam nie jeden menażer chciał mnie wydymać. Jak nie na kasę, to na bułki w piecu. Ja to w życiu robię swoje, pomalutku i do przodu. Sobo się zajmij, za mnie kasłał nie będzie. Szefie, typowa żulerka. 5 minut nie minęło, a już mają ze sobą jakieś problemy. Tam ten jeden nie ma, ale to on i tak chyba nie wie, co tu się dzieje. To nie jest konkurs na osobowość roku, Tomasz. Mają po 2 ręce? Mają na czym stać? To nie wybrzydzaj, bo sam będziesz na fabryce zapierdalny. A panowie, jak długo są w Wielkiej Brytanii? W ogóle jak u panów z językiem angielskim? No a ja? Mnie pan o nic nie zapyta? Pana to ja chyba nawet na liście nie mam. Jak pana godność? Patryk Radosław. Kierowca ciężarówki przez 2 lata, aktualnie bezrobotny. Wyjebali z roboty za punkty i zabrali prawko na 2 lata. Łącznie 2 kolizje. Jedna spowodowana usięciem za kierownicą, a druga wpływem alkoholu. Nie potrafię pana znaleźć. Bo pan nie wiesz, że dobrego pracownika to trudno znaleźć. O, ja wczoraj miałem pana na liście. Nie przyszedł pan. Dlaczego? Bo spałem? Proszę pana, jak ja się nie wyśpię, to nie ma zmiłuj. Nie przyjdę. Dzisiaj się wyspałem, to jestem. Tylko pora tego przesłuchania trochę nieludzka. Mam nadzieję, że chociaż robota zaczyna się o jakiejś normalnej porze. Jest godzina 13, to chyba lekko pite było, co? To może krótko. Ja mogę pracować na nocki, ale bez mojej kawy o godzinie 17 ja nie wychodzę z domu. Od razu z tego miejsca apeluję, żeby pracę zaplanować mi tak, abym ja miał czas napić się mojej kawy. Nie będzie kawy, nie będzie Patryka w pracy. Pan tam zapisze w tych papierach, jak to jest za trudne do zapamiętania. Patryk bez kawy nie zaczyna pracy. Może też powodować kolizję. Pan nie wierzy, że to pan zapyta je poprzedniego pracodawcy. Jedę. I bardzo dobrze powiedział. Ludzie to, proszę pana, nie są konie, żeby od rana do nocy harować na polu. Praca to ma, proszę pana, być przyjemność. A ile razy z takim podejściem zmienił pan pracę w ciągu ostatnich 2 lat? 7 razy, ale ja to się nie dam dymać. Szefie, ci ludzie to... Halo? Co? Nieważne. Jak u panów język angielski? No a jak ma być? Ja w Anglii 18 rok, to podstawy jakieś mam, nie? Jak czegoś nie umiem powiedzieć, to pomacham rękami i wszystko wiadomo. Każdy tak robi. Jak myślisz, że ktoś zna angielski, to chyba dawno na fabrykę nie chodziłeś. A pan myśli, że jak ludzie na produkcji ze sobą rozmawiają? U mnie jeden gest łapą to jak 1000 słów gębą. A jak u ciebie z językiem obcym? Mój angielski wyśmienicie. Bardzo dobrze. Przynajmniej tak mi się wydaje. Przez większość czasu pracowałem przy piecu sam, to w sumie nie było jak tego języka poćwiczyć. Ale myślę, że całkiem spoko, no dogadam się. Pan wie, ja w Wielkiej Brytanii już 15 rok, no przez ten czas to nawet bezdomny w szalecie by się nauczył. Ja doskonale, proszę pana, wiem, co oznacza open the chalet, close the chalet. Sorry, idź pan z tym angielskim w UK-u. Po co dzisiaj komu język angielski? Ja, proszę pana, w kółko powtarzam. Pracuj tak długo, aż twoje konto będzie wyglądało jak numer telefonu. Tylko nie numer na policję. Co spowodowało, że jako przyszłego pracodawcy wybraliście akurat nas? Dlaczego akurat do nas przyszliście na rozmowę? Dlaczego akurat fabryka produkująca gotowe jedzenie? Skąd w ogóle pomysł na zmianę waszych dotychczasowych branży? No u mnie to taka zwykła kolej rzeczy, nie? Wcześniej oglądałem, jak świniak biega, ale dostawał ode mnie po łbie. Teraz będę patrzał, jak świniak idzie do pudełka z przyprawami, a potem wyjeżdża z fabryki na ciężarówce. A za kilka lat, jak się rozwinę, to będę pudełka ze świniakiem wykładał na półce w sklepie. I to nie, że w jakimś byle jakim sklepie, tylko w Marken Spektre. Nie znają. Ja to, proszę pana, dla kasy tutaj jestem, nie? Oni też, tylko nikt nie powie. Bo kierowca ciężarówki, proszę pana, to ma dzisiaj mniej kasy niż taki laluś pracujący w magazynie. Po co kręcić fajero, stać w korku, stresować się, jak mogę mieć tyle kasy na godzinę, co on. Ty sobie zważaj, na kogo pokazujesz. Gdzie byłeś ostatnio na wakacjach, żeby pokazywać na mnie palcem? Jedzenie za darmo dajecie dla pracowników? Obawiam się, że nie. Ale mamy sklep dla pracowników i dobra wiadomość jest taka, że wszystkie produkty można tam kupić za 10% sklepowej wartości. No i myślę, że to jest całkiem niezły deal. Co niezłe? Deal, no. Układ. No myślę, że to jest całkiem niezły układ. Gotowy obiad, za który w sklepie zapłaciłbyś 5 funtów, u nas w sklepie dla pracowników kosztuje 50 pensów. Najpierw to te 50 pensów trzeba mieć. Ty, pożycz dla kolegi 10 funtów do najbliższej wypłaty. Poratuj Polaka w potrzebie, tak jak Polak poratował cię pod Hiroshimą. Daję? Ja pierdolę, jakie towarzystwo. Ja chcę to pracę, żeby pracować przy piecu. Ja uwielbiam pracować przy piecu. Tylko w przeciwieństwie do nich, ja niczego nie muszę. Mój ziomeczek u was pracuje, mówi, że całkiem spoko, tylko dużo nie płacicie. Rafał się nazywa, ja tam nikogo nie sprzedaję. Mam nadzieję, że chociaż piec macie dobry, a nie taki jak ten w ostatniej piekarni. Był taki malutki, że ja nawet nie wiem, co oni tam na nim chcieli wypiekać, no.
muffinki dla przedszkolaków. Jeśli też macie taki słaby sprzęt, to sobie długo razem nie popracujemy. Ja tam się, proszę pana, nie dam dymać na jakimś kiepskim piecu. Ty, ale overtime to można u was robić, nie? Bo jak nie ma overtime'ów, to ja tu nawet nie zaczynam. Ze zwykłej tygodniówki to ty nawet za telefon nie zapłacisz. A właśnie, jaką wy tutaj płacicie godzinówkę? Bo może ja przede wszystkim tutaj marnuję swój cenny czas. Mnie już, proszę pana, nie tacy próbowali dymać. Może chwileczkę. Ale ja nie pytam, czy overtime'y są, tylko jak są płatne. Półtora raza czy dwa raza, ej. To może chociaż jednego funta masz pożyczyć na dwa dni, piękny kawalerze, co? Jednego funta. Oj, tam na pewno masz. Nikt mnie nie będzie na jednego funta dymał. Dotarło? A chcesz w łeb siekierą? Stawka, drodzy panowie, to akurat zależy od poziomu waszego doświadczenia oraz od ilości odpowiedzialności, jaką na was nałożymy. Człowiek, który dzień w dzień, stojąc na linii, wkłada po 200 gram marchewki do paczki z gotowym obiadem, zarabiał będzie znacznie mniej niż człowiek, który na przykład do tej paczki gotuje mięso. Keje? No mówię właśnie. Dobra, zrobimy sobie dla wszystkich panów test. Zobaczymy, jak u was ze znajomością zasad bezpieczeństwa żywienia. Wyobraźcie sobie taki scenariusz, że w dużym kotle gotujecie mięso ze świniaka. No ale coś tam się popsuło i to mięso nie do końca się ugotowało. W skrócie, no program gotujący dobiegł do końca, ale ani to mięso dogotowane, ani nie ma odpowiedniej temperatury, ani tej takiej tekstury, no nie jest za bardzo gotowe, aby puścić je dalej do obróbki. No i wy widzicie, że coś jest nie tak, no i sprawdzacie temperaturę tego mięsa. Jaką temperaturę powinno mieć prawidłowo ugotowane mięso, tak żeby klient nam się nie zatruł? No co? Normalno, nie? Podchwytliwe pytanie, co? Nie. Skoro pan wie, to po co się pyta? Wydymać mnie znowu chcecie. U nas lodówki w przyczepach poustawiane były na minus 25 stopni. To taka jest odpowiedź. Ugotowane mięso ma mieć minus 25 stopni. Prawidłowo ugotowane mięso ma temperaturę trochę wyższą niż minus 25 stopni Celsjusza. Nie, nikt nie chce cię tym razem wydymać. Normalną temperaturę, czyli jaką? Coś bym powiedział, ale obawiam się, że trafię tym w ścianę. Panowie, skupcie się. Pracujecie w jednej z największych fabryk na świecie, o zasięgu międzynarodowym. No więc co robicie w momencie, kiedy powierzona wam praca idzie trochę nie tak? Próbujecie raczej zatuszować usterkę, czy może wołacie kogoś doświadczonego, aby przyszedł i sprawdził, co poszło nie tak? W tym kraju to wszystko jedno. Z zepsutym żarciem to albo do śmieci, albo do sklepu. Brydol, proszę pana, to nie zwraca uwagi na to, co je. Tylko zwraca uwagę na to, co pali, ale nie na to, co je. Ja to myślałem, że tutaj jest taka bardziej elegancka praca, taka bardziej biurowa. Wie pan, trochę przy papierkach, trochę przy piecu, potem jakiś awansik. Reklamujecie to robotę na każdym rondzie w Bostonie, jakieś złote góry. Że kariera, proszę pana, że ciekawe środowisko, że rozwój. A pan tu z jakimś gotowanym świniakiem, ale ja wiem, co pan kombinuje. No ten kaszel. Ja znam ten typ człowieka, proszę pana. Pan normalnie na co dzień tyle kaszle? Ja nie narzekam, ja mówię, jak jest, mój drogi rekruterze. Ja chcę tylko przypomnieć, że wcale nie muszę tu być. Oni muszą tu być, ja nie muszę tutaj być. Jak się nie ugotował, to go jeszcze raz ugotować, nie? A potem jeszcze raz, aż będzie dobry. No ale jak go pan ugotuje po raz drugi, to bardzo możliwe, że się rozgotuje i nie będzie zgodny z naszymi standardami. To co wtedy robimy? Może zgłaszamy komuś niepoprawnie ugotowany produkt? Do kogo według ciebie raportujemy wszystkie błędy i usterki? A to ja nie wiem, to są za trudne pytania. To na rzeźni było łatwiej. Cios w łeb, następny. A jak dostał w łeb i się ruszał, to kilka razy w łeb. I następny. No do tego, no do menadżera produkcji takie rzeczy zgłaszać. To właśnie chciałem usłyszeć. Tylko ja nie uznaję menadżerów. Proszę pana, no co oni wiedzą więcej ode mnie? Menedżerów to ja zawsze musiałem uczyć, jak mam wykonywać swoją pracę, za którą im płacą. Bez wyjątku, w każdej piekarni u mnie tak było. Ja to mam uczulenie na te śmieszne czepki w fabryce. Ja mogę u was pracować, ale ja czepka nosił nie będę. Proszę pana, ale w każdej fabryce jest wymóg zasłaniania włosów czepkiem, jeśli pracujemy przy jedzeniu. To proszę bardzo mi ten wymóg pokazać. Mnie, proszę pana, chronią prawa człowieka i polska konstytucja. Nie muszę nosić niczego wbrew swojej woli. Maseczek nie nosiłem i czepków też nie będę nosił. I każdy sąd przyzna mi rację. Ja też nie będę nosił żadnych czapek ani rękawiczek. To nie jest taniec na lodzie. Chleb, proszę pana, piekłem gołymi rękami i jakoś nikt się ode mnie nie zaraził. Spokojnie, nie takie firmy już się przerabiało. Ja jestem piekarzem z powołania, ja wiem, co mówię. Rąk nie musisz myć, jak nie chcesz. W piecu i tak się wszystko gotuje w 200 stopniach. Szefie, ja wiem, że rynek suchy, ja wiem, że przebieramy w kałuży niedopalonych petów, ale na litość boską, no. Ci ludzie nie mają pojęcia o miejscu, do którego przyszli. W takim razie, panie mądry, od jutra to ty zaczynasz na linii. Tylko pamiętaj, żeby być przed 6, żeby wypisać formularz o fabryczne gumaki. Dobra, to coś prostszego. Do piły, na której przez pół dnia kroiliście owoce,
niechcący wpadł wam nóż, a następnie razem z tymi owocami przeszedł przez wielkie ostrze. Posiekał się na drobne, metalowe i plastikowe kawałki, no i wszystkie te opiłki rozsypały się po pociętych wcześniej owocach. No to co w takiej sytuacji robicie? No, zgłaszacie to komuś? Jak znasz odpowiedź, to sam powiedz, cwaniaczku. No, bezpiecznie jest wysłać takie jabłka do sklepu. Anglik, proszę pana, wszystko zje. Sam widziałem. Nie wszystko zapali, ale wszystko zje. Nie, nie znają. A mało to razy nóż w świniaku pojechał do sklepu? Normalka. Szefie, ci ludzie to jest jakiś żart. Ty, Tomasz, a ci ludzie to przypadkiem nie są z twojego kraju? Jak możesz o własnych ludziach mówić żart? W Polsce są inni Polacy, no. Ci tutaj to chyba po jakiejś odsiadce, nawet nie rozumieją zadawanych pytań. To zadawaj takie pytania, żeby rozumieli. Po co w Anglii w ogóle jeszcze robi się rozmowy rekrutacyjne? Chętni z ulicy powinni od razu wchodzić do fabryki i odbijać się na zegarze. Szefie, ja nie pamiętam, kiedy my ostatnio kogoś zwolniliśmy. Z kim ty tam gadasz? Daj go do telefonu. 17 na godzinę, inaczej nie wstaję z łóżka. Overtime! Po ile tu overtime? Półtora raza? Dwa raza? Teje. A jaką mu chodziło temperaturę tego mięsa? I co to znaczy? Chyba mamy tę robotę, nie? Ta, w poprzedniej piekarni koleś tak samo zrobił na rekrutacyjnej. No, przyjęli nas. Etie! Ta, spokojnie, dostaliśmy się. Teraz tylko zaczekasz, ktoś przyjdzie i da nam firmowe kamizelki. Ciekawe, o który jutro start. Nie nada! Słyszysz? Ja o 6 nie wstaję. Zapomnij. Głównym założeniem Brexitu był nacisk na specjalizację zawodową i podniesienie standardów pracy. Ale czy ty masz wszystko, co potrzeba, aby dostać się do brytyjskiej fabryki? Hej patroni, dziękuję za wspieranie naszego kanału edukacyjnego. Jeśli poważnie pytacie, czy kryteria przyjmowania do pracy przez ostatnie 15 lat na wyspach zaostrzyły się, to odpowiedź brzmi oczywiście tak jak najbardziej w życiu nie było tak trudno. Nie dajcie się dymać. Dożyliśmy w Wielkiej Brytanii pięknych czasów, w których rozmowy dyscyplinarne nie odbywają się w ogóle, a pijak na rozmowie rekrutacyjnej niemal błagany jest, aby zacząć pracę od zaraz. Bo nie ma komu. Jeśli zgrywać urażonego, to tylko teraz. A szefami benefitu, a więc prawdziwymi prezesami osiedlowych spółdzielni w tym miesiącu okazali się Łukasz & Karol Roofdon Wright LTD, Paweł Kozłowski, Krzysztof Bryja, Ewelina Węglarz, Jarosław Góra przez Oskreską, Anna Jakubowicz, Grzegorz Włodarczyk, Paweł Gruca i Grzegorz Dębski. A na koniec porada dnia. Anglicy często powtarzają, że złom jednego faceta jest skarbem drugiego faceta. Z bliżej nieznanych powodów nie wolno tego mówić adoptowanym dzieciom. Do następnego.